Cześć! Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z rynkiem i chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to w opisie tego filmu znajdziesz linki do bezpiecznych giełd oraz portfeli, które polecamy. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, by wartość naszych materiałów dotarła do większej ilości osób. Na sam koniec dodam, że wszystko co usłyszysz w tym materiale to tylko nasze prywatne opinie i w żadnym wypadku nie są to porady inwestycyjne. Miłego oglądania! Cześć, z tej strony Kasper i tym materiałem chciałbym rozpocząć serię, w której sprawdzimy, czy strategia Dollar Cost Average, czyli uśredniania ceny, naprawdę jest tak prosta i tak skuteczna. Także krótkie intro i zaczynamy. Tak właśnie, hodl on. Dobra, w pierwszej kolejności chciałbym podzielić się swoją perspektywą na inwestowanie i na rynek krypto, ponieważ w kontekście tej serii będzie ona ultra istotna, bo tak naprawdę inwestuję tutaj swoje własne pieniądze. Ja tak naprawdę nigdy nie byłem ani biedny, nigdy nie byłem też bogaty. Od kilku lat pracą, nauką, oszczędzaniem i ryzykowaniem na rynku staram się po prostu zbudować sensowny kapitał, który pomoże żyć lepiej mi i moim bliskim. Ja przygodę z rynkiem kryptowalut zacząłem w 2017 roku i pewnie jak większość osób na tym rynku na początku straciłem większość swoich oszczędności, które zarobiłem i zgromadziłem wcześniej rok pracując w Niemczech. Natomiast przez edukację, pracę, oszczędzanie z rynkiem przeprosiłem się w połowie 2019 roku i tak naprawdę sensowną strategię i uśrednianie tej ceny kryptowalut rozpocząłem gdzieś tam z początkiem 2020 roku i dokupuję tak naprawdę do dnia dzisiejszego. W trakcie trwania hossy zrealizowałem część zysków. Może nie było to wyjść 100% kapitału na szczycie, natomiast z perspektywy czasu na pewno narzekać nie mogę. Aktualnie mamy taką sytuację, że krypto spadło około 75% od swoich szczytów, a przynajmniej Bitcoin. W realnej gospodarce rozpoczęła się, czy już panuje recesja, banki centralne podnoszą stopy procentowe, zacieśniają politykę monetarną, wskaźniki on-chain pokazują, że prawdopodobnie jest teraz dobry moment na rozpoczęcie akumulacji i gdybym miał szukać dobrego momentu na rozpoczęcie akumulacji krypto, to wydaje mi się, że to byłby dobry moment, dlatego między innymi teraz zaczynam tą serię, bo pomyślałem, że fajnie będzie pokazać to wszystko krok po kroku, udokumentować i gdzieś tam na końcu, po kilku miesiącach, po kilku latach wrócić do tego i zobaczyć jak to się zestarzało, jakie faktycznie zyski to wygenerowało. Ja wiem, że na rynku nie jest tak jak w 2021 roku, gdzie wszyscy na Twitterze spijali sobie z dzióbków i wszyscy mówili, że zaraz będzie nowe HTH, nowe ATH. Teraz widać na rynku, że inwestorzy kłócą się, czy to hossa, czy to bessa, miało być tyle, jest tyle i tak dalej. Wydaje mi się, że chłopakom na rynku brakuje trochę luzu. Trzeba podejść do tego, myślę, mniej emocjonalnie, bardziej pragmatycznie, bardziej pod kątem strategii, którą się ma, zakłada. Ja wiem też, że dużo osób obraziło się na dane on-chain, bo nie pokazały tych szczytów, tak? Natomiast z danymi on-chain jest i z inwestowaniem w oparciu o nie jest tak samo jak z jazdą autem i patrzeniem na nawigację, tak? Nie patrzymy tylko na nawigację, musimy się patrzeć przez szybę, musimy się patrzeć w lusterka, mieć szerszą perspektywę. Także danych on-chain nie traktuję jako jedynego wyznacznika, kiedy wchodzić, kiedy wychodzić, ale na pewno moją strategię bardzo mocno uzupełniają, stąd też napisałem e-book o wskaźnikach, można za darmo sobie do niego zerknąć, link znajduje się w opisie. Szkoleń czy kursu z danych on-chain nie będę robić, także nie macie się czego bać, możecie śmiało pobierać, korzystać, tam też kilka moich myśli na samym końcu pod kątem między innymi strategii uśredniania ceny zawarłem. Podsumowując więc ten mój wstęp, ja z faktami nie dyskutuję. Z tego co widzę jest odpowiedni moment, żeby rozpocząć akumulację kryptostrategią Dollar Cost Average. Wyceny są relatywnie niskie, jest potencjał na spadki, będą podnoszone stopy procentowe, będzie dalej zacieśniona polityka monetarna, więc ten potencjał do spadków jest i jest to piękne, że ta strategia właśnie to wykorzystuje. Więc nie ma co się kłócić w komentarzach na YouTubie, na Twitterze, kto ma rację. Szkoda na to życia. Lepiej zająć się realizowaniem takiej strategii, która w długim terminie jest dostosowana do nas, da nam zyski, pomoże nam w lepszym życiu, uniezależnić się też od państwa, od rządu, na czym też przynajmniej mi zależy. Więc uważam, że życie jest za krótkie, żeby nie wykorzystywać okazji, jakie nam daje. Dlatego przejdźmy już do samej strategii. Jeszcze tylko kilka słów o samej strategii, dlaczego jestem takim jej zwolennikiem i tak naprawdę inne inwestycje na innych rynkach, które będę robić, też będę robić właśnie uśredniając cenę.
W 2020 roku, jak akumulowałem krypto, to bardzo fajnie zadziałało to na moją głowę, gdy kupowałem danego miesiąca. Wiedziałem, że za miesiąc, za dwa, za trzy będę dokupować za nadwyżki wygenerowane z pracy czy biznesu. I gdy ceny kryptowalut spadały, ja dosłownie cieszyłem się, bo wiedziałem, że w danego dnia będę dokupować i dokupię wtedy więcej kryptowalut za tą samą kwotę, którą tydzień wcześniej. I mam nadzieję, że w ciągu tych najbliższych kilku miesięcy, kiedy będziemy tą serię prowadzić, kiedy będę tą serię prowadzić i będę to inwestował, będziemy mieli spadki, a jeszcze świetniej by było, gdybyśmy przebili w ogóle ten dołek Bitcoina z czerwca, bo w długim terminie pokażę Wam, jak ta strategia właśnie dla naszych zysków zapracowała. Jak widzicie po samym dokumencie, nie jest to żaden rocket science i nawet napisałem, jaka to strategia. Jest to strategia bardzo prosta. Kapitał, jakim będziemy się tutaj posługiwać, to 20 tysięcy złotych. Kurs dolara bardzo mocno się waha. Będziemy tu podawać kursy Bitcoina i Ethera w dolarach, więc od razu, powiedzmy, konwertuję to na 4200 dolarów. Podział kapitału wygląda następująco. Jest to 80 do 20. 80% kapitału, czyli 3360 dolarów, dzielimy na 10 równych części i kupujemy za nie co 2 tygodnie, kupujemy za nie Bitcoina i Ethera w proporcjach 50 na 50, a 20% kapitału czeka na spadki na rynku kryptowalut większe niż minus 20%, oczywiście takie wygenerowane gwałtownie, czyli w kilka dni na przykład, i wtedy też za ten kapitał kupujemy Bitcoina i Ethera również w proporcjach 50 na 50. Także przechodzimy do dzisiejszych pierwszych zakupów. No dobra, zakupów będziemy dokonywać przez giełdę Kanga Exchange. Mam już tutaj wrzucone na dzisiejsze zakupy USDC o wartości 377 dolarów. Natomiast tak jak strategia tutaj zakłada, te zakupy raz na dwa tygodnie 336 w podziale 50 Bitcoin, 50 Ethereum. Czyli kupujemy Bitcoina za 168 dolarów i Ethera za 168 dolarów. OK, także przechodząc na market Bitcoina, wybieramy sobie kurs tutaj, po jakim ktoś sprzedaje, wpisujemy sumę, czyli 168 dolarów i mamy ilość Bitcoina, jaką otrzymamy, kupujemy Bitcoina i zlecenie się już zrealizowało. Możemy to jeszcze sprawdzić na portfelu. Tak jest, już jest ten Bitcoin, także jeszcze sobie wchodzimy w market i teraz dokupimy Ethereum, USDC. Otwórz po kursie tutaj, dajmy sobie ten 168, kupujemy również zakupione. Dobra, także możemy jeszcze przypisać sobie kursy, po jakich kupowałem teraz Bitcoina i Ethereum, czyli Bitcoin 19089 USD, Ethereum 1332 USD i zainwestowana kwota to 336 USD, tak jak się umawialiśmy. Jak pewnie mogliście policzyć, seria będzie, czy dokupowanie będzie trwało około 5 miesięcy, żeby ten kapitał cały zużyć. Mam nadzieję, że też będą w tym momencie większe, czy w tym czasie większe spadki niż 20%, żeby te 20% kapitału również wykorzystać. No i następnie, jeżeli przyjdą większe wzrosty, to będziemy sobie częściowo, konsekwentnie zyski tutaj realizować. Na ten moment na razie chcę jak maksymalnie, jak najniżej uśrednić cenę wejścia pod przyszłą hossę. Jeżeli będą pojawiać się jakieś ciekawe newsy, które mogą mocniej wpłynąć na rynek, czy dane on-chain pokażą coś ciekawego, to zapewne się będę tutaj w tej serii tym też ze swojej perspektywy, jak ja to postrzegam, dzielić. Na ten moment chciałem podziękować Ci za wysłuchanie tego materiału, za to, że chciało Ci się mnie oglądać, chciało Ci się mnie posłuchać. Jeżeli możesz, daj łapkę w górę dla zasięgów, zostaw komentarz, daj znać proszę, co uważasz o tej strategii Dollar Cost Average, czy sam może ją stosowałeś, czy nie, dlaczego jest za, dlaczego przeciw. Nie chodzi o to, kto tutaj ma rację, chodzi o to, żeby wymienić się poglądami, bo i tak koniec końców chodzi o to, żeby samemu zrealizować zadowalające nas zyski. Także dzięki jeszcze. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale. Honestly lost count. We're gonna say-
news and read a book or two. Research every angle. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z rynkiem i chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to w opisie tego filmu znajdziesz linki do bezpiecznych giełd oraz portfeli, które polecamy. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, by wartość naszych materiałów dotarła do większej ilości osób.